Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie magazynu miejskiego. Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie był organizatorem konferencji Wszystko o czystym powietrzu, która odbyła się w Domu Kultury Mors w Dębicy. Podczas wydarzenia poruszano tematy związane z funduszami dotyczącymi ochrony środowiska dla gmin. Program, jaki samorząd województwa podkarpackiego złożył, chodzi tutaj o program LIFE, został zaakceptowany, został wysoko oceniony, więc jesteśmy na takim etapie, że możemy pozyskiwać środki zewnętrzne na to, aby wesprzeć samorządy, no może użyję takiego słowa, nie tyle w walce o czystsze powietrze, o lepszą jakość życia mieszkańców pod tym względem, o ich zdrowie, ale myślę, że można takiego sformułowania użyć. Ta konferencja jest pierwszą wojewódzką, otwartą konferencją dla samorządowców, ale także dla każdego chętnego, który chce się czegoś dowiedzieć o powietrzu, o tym, co się będzie wydarzać. Jest pierwszą konferencją w ramach programu LIFE, który jako koordynator, województwo jako koordynator, pozytywnie została oceniona w Unii Europejskiej, w Komitecie Unii. To jest 23,4 miliona euro. Program zacznie się formalnie od 1 stycznia 2024. Ma kilka takich głównych celów, mianowicie zajęcie się sprawą ubóstwa energetycznego, po drugie wypracowanie systemu racjonalnego zarządzania energią, poza tym cele edukacyjne, które uświadomią społeczeństwo, samorządowców o ważności tego, jak ważnym jest, aby powietrze było czyste i zdrowe, a także odnośnie tych spraw związanych z energetyką. No i czwarty taki ważny temat to zwrócenie uwagi na działania planistyczne, plan zagospodarowania, na tereny zielone, na rozszczelnienia, jak najbardziej niebetonozę. Obecny na konferencji Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, uważa, że trzeba rozwiązań długofalowych, żeby ludzie chcieli wymieniać kotły grzewcze na te przyjaźniejsze dla środowiska. Kwestia wymiany kotłów to jest jedna z dziedzin, ale głównie to jest, myślę, coś takiego. To jest takie chyba, nie wiem, czy polskie, czy podkarpackie powiedzenie. Czemuś głupi, boś biedny. Czemuś biedny, boś głupi. Do czasu, dopóki nie będzie wystarczająca zamożność mieszkańców Podkarpacia, to do tego momentu będziemy się borykać z tymi problemami. To nie jest tak, że ludzie Podkarpacia nie wiedzą, jak mądrze korzystać z przyrody. Wiedzą, tylko nie stać ich na to, aby wymieniać kotły, bo jak wymienią, to się okaże, że węgla nie ma. I stąpamy po bardzo cienkiej nici i pouczanie ewentualnie w tej materii ludzi Podkarpacia jest błędem. Trzeba zacząć z drugiej strony. Pomaganie materialne w takiej formie, aby ludzie dzisiaj wymieniając wiedzieli, że jutro będzie ich stać na paliwo, na które się zdecydują. Współorganizatorem konferencji było miasto Dębica. Bardzo się cieszę, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na taką propozycję przystał. Dziękuję tutaj panu Mariuszowi Trajnowi, on był inicjatorem tego spotkania. Cieszę się bardzo. Dlaczego ważne? Bo widzimy, co się dzieje z powietrzem, widzimy ile pracy musimy dołożyć, jak musimy walczyć z tym, można powiedzieć, wszystkimi nawykami, żeby to powietrze było czyste, z tego względu, że z dnia na dzień ta atmosfera jest zanieczyszczana i każde działania spowodują to, że będziemy żyli dłużej i szczęśliwiej i to wszystko zostawimy naszym dzieciom, wnukom. Z prelekcjami wystąpili m.in. przedstawicielka Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza mówił Jerzy Sieracki, wiceburmistrz Dębice. Chcieliśmy się pochwalić tymi naszymi dotychczasowymi działaniami, zarówno edukacyjnymi, jak i tymi wszystkimi programami, które dotychczas miasto dla mieszkańców wprowadziło. Tak dla przypomnenia, jako pierwsi uruchomiliśmy w powiecie punkt czystego powietrza,
Mamy w budżecie z własnych środków dotowanie wymiany źródeł ciepła. Robiliśmy wymiany też przy pomocy dotacji, które Urząd Marszałkowski Unijny nam udzielał. W związku z czym no, są jakieś tam działania. Może nie wszyscy je widzą. Życzylibyśmy sobie, żeby to powietrze oczywiście było czystsze. Te działania też muszą być kontynuowane. Natomiast wbrew temu, co być może niektórzy mówią, tych działań jest trochę, było dotychczas i będziemy się starać, żeby było jeszcze więcej. Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym na temat wykorzystania dostępnych źródeł finansowania wobec wyzwań polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Podczas spotkania w Grodzie Słowiańskim w Stobiernej wójt Stanisław Rokosz przekazał symboliczny klucz imprezowy do bram obiektów gminy Dębica przedstawicielom młodzieży. Klucz symbolizował to, że duża część z 60 zaplanowanych imprez współorganizowana będzie przez młodzież. Wracamy jakby do historii, no i tworzymy i teraźniejszość, i przyszłość, i mamy nadzieję, środki, narzędzia i przede wszystkim potencjał młodzieżowy, bo on jest, że to, co założyliśmy, zostanie zrealizowane. Ja raczej jestem realistą, to będzie taki postęp, ale i młodzież nam potrzebna również jest, żeby inspirowali jakąś działalność społeczną, gospodarczą. Klucz został przekazany Aleksandrze Sternik, pełnomocniczce wójta do spraw młodzieży, oraz Aleksandrze Żurek, wiceprzewodniczącej zarządu Stowarzyszenia Nowa Generacja. Wykorzystamy to jak najlepiej. Nareszcie mamy okazję się wykazać jako młodzi ludzie, zorganizować imprezę, zaktywizować młodych ludzi do wyjścia z domu. W końcu zakończył się oficjalnie okres pandemiczny w Polsce, bo 1 lipca się zakończył, więc możemy otwarcie wychodzić, organizować imprezy, jakieś uroczystości, zawody, więc myślę, że wykorzystamy to jak najlepiej, a szczególnie teraz, gdzie już klucze należą do nas, możemy, powiedzmy, robić co chcemy, więc mam nadzieję, że to będzie świetny okres tych wakacji. Myślę, że jest to niepowtarzalna szansa, coś takiego, no taki wyraz zaufania w naszą stronę nie zdarza się często, więc przede wszystkim chcielibyśmy pokazać, że na to zasługujemy i tutaj współpracować no, na każdej płaszczyźnie z gminą i w zasadzie pokazać, że tak jak mówię, na to zasługujemy, sprawdzić się faktycznie w takiej roli organizacyjnej, liderskiej i przede wszystkim no, dzięki tym wydarzeniom przyciągnąć tą młodzież, która no, może się gdzieś tam rozchodzić nam po tej gminie, aczkolwiek chcielibyśmy stworzyć taką wspólnotę, taką jedność, abyśmy mogli integrować się, czy to na przykład przez te imprezy, czy przez Młodzieżową Radę Gminy. I dzisiejsza impreza jest właśnie takim zapoczątkowaniem, inauguracją w zasadzie całego planu, który mamy na te wakacje. Agata Wiater, radna gminy, sołtys nagawczyny i opiekunka wolontariatu, zaznacza, że młodzież chce działać i lubi przejmować inicjatywy. Bardzo cieszę się, że taka inicjatywa ma miejsce na tych wakacjach, dlatego że zauważyłam, że młodzi ludzie naprawdę chcą działać, tylko trzeba stwarzać im odpowiednie warunki, motywować, angażować, zachęcać i naprawdę w młodych ludziach jest potencjał i jest taka energia, którym nam dorosłym czasami brakuje, a młodzi lubią takie inicjatywy, także myślę, że bardzo fajny pomysł. Jak podkreśla Marcin Ciszek, dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek w Osadzie Słowiańskiej w Stobiernej, planowane jest wiele wakacyjnych wydarzeń. Jeżeli chodzi o organizację tych imprez, to trzeba brać pod uwagę to, że liczymy bardzo właśnie na obiekty, które mamy tutaj w Stobiernej z wielu powodów, ale ja wymienię tylko dwa z nich. Po pierwsze, mamy tutaj doskonałą bazę turystyczną, gdzie organizacja przedsięwzięć kulturalnych, imprezowych jest po prostu bardzo ciekawa i urozmaicona, bo zarówno Centrum Edukacji Ekologicznej stwarza dla nas pewne warunki, jak i Park Owadów, jak i cały powiedziałbym, stok narciarski, no i oczywiście Osada Słowiańska. I między innymi to jest wydarzenie, które już od dosyć dawna chodziło nam po głowie, ale chcemy dla młodzieży zorganizować tutaj grę terenową. Bardzo popularny temat w większych miastach. Mianowicie gra miałaby polegać na tym, że będą startowały 3-osobowe drużyny i na całym tutaj obiekcie naszym na Stobiernej będą musiały wykonywać różnego rodzaju przygotowane przez nas zadania. Zapisujemy czas startu i ta drużyna, która wykona to najszybciej, wygrywa. Ja tylko dodam, że będą to atrakcyjne nagrody finansowe. W Osadzie Słowiańskiej tego dnia można było nie tylko zwiedzić gród, zjeść kiełbasy z grilla, ale także postrzelać z łuku pod okiem profesjonalnego instruktora. Z
tej możliwości skorzystali wójt Stanisław Rokosz, radni, a także młodzież. Jak co roku miłośnicy kina z Dębicy i okolic mogą liczyć na wakacyjne seanse kina letniego pod chmurką. Filmowy cykl organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy i współfinansowany przez firmę Śnieżka rozpocznie się 7 lipca, a kolejne pokazy będą odbywać się w każdy piątek. Miejsce Park Soku przy Domu Kultury Śnieżka. Jak zaznacza Aleksandra Małozięć, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej w firmie Śnieżka, kino letnie to projekt, który jest nieodłączną częścią działań dla lokalnej społeczności, a tworzone jest już od 8 lat. Będzie można usiąść na naszych leżakach, współfinansowaliśmy seanse przez całe wakacje i współorganizujemy z MOK-iem konkursy dla uczestników, więc będzie to okazja nie tylko do obejrzenia filmu, ale również do wygrania atrakcyjnych nagród. Wśród nagród znajdą się różnego rodzaju gadżety, także zachęcamy, będą to gadżety przeróżne dla różnych grup wiekowych, myślę, że każdy będzie mógł wygrać coś ciekawego dla siebie. Filmy zostały dobrane tak, aby spełniać oczekiwania tak starszych, jak i młodszych widzów. W lipcu pokazy będą się odbywać o godzinie 21, zaś w sierpniu o 20:30. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Się z Państwem żegnam, życzę miłego popołudnia i zapraszam na kolejny magazyn miejski.